tylko parę wiadomości, mianowicie zostałem nareszcie przyjęty za członka rzeczywistego do Związku Artystów Fotografików, dostałem legitymację numer 237, ważną 2 kwietnia 1958, ale dopiero teraz niedawno przyszła. Nigdy nie słyszałam śpiewu Słowika i chciałabym kiedyś w końcu usłyszeć ze swojego życia. Ja potrafię gwizdać, jakby ośmiele leciał. Czekaj, kolejny, aby tutaj gdzieś przyleciał bliżej, to można go. Ale powiedz mi, jak Słowik. To, że cię kocham, to chyba wiesz. Gdybym cię nie kochała, to bym tutaj nie siedziała z tobą. Nie ludu się taki artykuł ukazał. Bardzo chwaliliście dzisiaj, obiecują sobie wiele po nim, każą się zaliczają go, stawiają go w czołówce współczesnej fotografii. Wiesz, przesadziłaś dwukrotnie, bo raz nie współczesnej fotografii, tylko krajowej fotografii, a drugi raz nie w czołówce w ogóle krajowej fotografii, tylko w czołówce młodych fotografików krajowych. Zdzisław Beksiński nie ma sobie równego w fotografii polskiej. Tak bardzo jest skoncentrowany, stanowi tak określoną indywidualność. Fotografia jego jest jakimś głęboko przejmującym rejestrem wyrazów psychicznych, typów ludzkich, postaw, przemawiających siłą nieupiększonego autentyzmu, a zarazem kształtem plastycznym. W ciągu krótkiego, paroletniego okresu działalności fotograficznej prace Beksińskiego wywołały sensacje. Rozwijał się i opanowywał warsztat w tempie błyskawicznym. Przygotowaliśmy ze Szlapsem i z Lewczyńskim wystawę fotograficzną, także 14 czerwca będziemy ją eksponować w Warszawie. Na razie przygotowuję jeszcze pracę i tak dalej, no ale to już chyba nic ciekawego, więc na tym trzeba zakończyć. Stop! Chciałbym, aby moje obrazy przetrwały. Oczywiście jest to pragnienie absurdalne, nikt lepiej ode mnie nie widzi tego.
że przetrwanie czegokolwiek, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób jest niemożliwe. Maluję więc, mimo że nie wierzę w sens tej działalności. Co więcej, maluję nadal z nadzieją, iż to, co robię, przetrwa.
trakcie pracy nad obrazem, która trwa zazwyczaj długo, a w każdym razie dłużej niż zadowolenie wizją pierwotną, stojącą u jej źródła, przychodzą pomysły zmian, uzupełnień, przeinaczeń, które po części wywołane są zobojętnieniem na ową wizję pierwotną, a po części materialnym czy też wizualnym oddziaływaniem tego, co już zostało namalowane i co jest. Dlatego też pytanie mnie, co znaczą sytuacje wyobrażone na moich pracach, mija się z celem. Sam po prostu tego nie wiem. Co więcej, zupełnie mnie to nie interesuje. Zastanawiam się natomiast, dlaczego ludzie przede wszystkim pragną wiedzieć, co to znaczy. Znaczenie jest dla mnie bez znaczenia. Mówi się, że człowiek szuka prawdy, ale od wielu już lat wydaje mi się, że człowiek wcale nie szuka prawdy, lecz tylko mówi nieustannie na ten temat. Prawdę to my wszyscy doskonale znamy, ale nie możemy jej przyjąć, bo ona jest nie do przyjęcia. My szukamy w rozpaczliwy sposób kłamstw, które by prawdę nieco rozwodniły, nieco stonowały lub też w ogóle zasłoniły. Malarstwo jest jednym z tych pięknych kłamstw i chyba nie jest niczym więcej. Treść obrazu mieści się nie w użytych rekwizytach, lecz w tym, co niedopowiedziane. W rekwizytach lub raczej upodobaniu do określonych rekwizytów może się co najmniej wyrazić psychiczny wizerunek twórcy. Nie po to jednak maluje obrazy, by odsłonić się przed innymi psychicznie. Raczej idzie o kontakt duchowy.
gdybym mógł zrealizować obraz, nie malując go, to znaczy na przykład wysiłkiem ducha, to zrobiłbym to z dużo większą przyjemnością niż babranie się farbami.